Na grzyby. Poświęcił 8 lat pracy nad księgami parafialnymi po to, by poznać historię swoich przodków i udostępnić ją innym. Mieszkaniec Garwolina na stronie internetowej opublikował historyczną opowieść pod nazwą Ludzie Garwolina i okolic 1610-1945. W tych księgach zapisana jest historia Garwolina i jego mieszkańców, nie tylko informacje o chrztach, ślubach i zgonach. Oprócz zwykłych informacji, jak miał na imię i nazwisko przodek konkretnej osoby, można również zyskać informacje, kim był, w jakim wieku podawano na przykład dziecko do sztu. Sebastian Jędrycha kilka lat temu wpadł na pomysł przeniesienia informacji ze świata realnego do wirtualnego, po to, żeby każdy mógł odszukać swoich przodków i poznać historię rodziny. Jest tam mnóstwo historii intrygujących i smutnych przede wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o śmiertelność dzieci w tamtych czasach, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek umieralności młodych osób. Najpierw księgi były fotografowane, później zdjęcia i informacje przenoszone do internetu. Gdyby opublikować to w formie książki, miałaby 4000 stron. Oczywiście problemy były na każdym kroku, nie tylko z kaligrafią, również ze stanem zachowania ksiąg. Mieszkańcy Garwolina przychylnie patrzą na publikację. Na pewno nie wszystko wiemy, co by nas zaciekawiło, zainteresowało. Zawsze jest ważna historia. Pamięć zostaje. Także uważam, że powinno się wiedzieć o swojej rodzinie, o swoich przodkach. Najstarsza księga parafialna pochodzi z 1610 roku. Publikacja Sebastiana Jędrycha kończy się na roku 1945. Autor wraz ze współpracownikami zachęcają mieszkańców Garwolina i okolic do uzupełniania podanych informacji, przesyłania zdjęć. Ciągle ich proszę o przeszukanie jeszcze gdzieś tam na strychu. Może jeszcze znalazło się jakieś zdjęcie któregoś przodka, którego akurat mi brakuje. Twórcy portalu mają nadzieję, że publikacja będzie się stale powiększać. Dla dobra historii. I tak kończymy Kurier Mazowiecki. O 18.30 informacje ze stolicy i cały czas na naszej stronie internetowej tvpwarszawa.pl. Za chwilę prognoza pogody. Zapraszam Państwa.